Witajcie, z tej strony Karol Małecki, Tomasz Wieżak-Danielak. Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Na kanapie z dzikiem. Chcielibyśmy Wam przybliżyć bardzo fajny temat. Sześć powodów, dla których najlepiej umawiać się z swoimi kobietami lub z przyszłymi swoimi kobietami właśnie na siłowni. Pierwszym z powodów takich dość znaczących jest zrozumienie. Jeżeli kobieta, z którą się spotykasz, jest to twoja żona, przyjaciółka, przychodzi z tobą na siłownię, to nie usłyszysz czegoś takiego jak: no Jezu, znowu idziesz na siłownię, a ile tam będziesz, a 2,5 godziny to pewnie jeszcze z dojazdem. Nie, ona jedzie z tobą, razem ćwiczycie, pełne zrozumienie. Nie musisz się martwić, że kurczę, nie zrobię ostatniej serii, bo mi w czasie nie wyjdzie i wtedy miałeś takie sytuacje. A w domu dopiero będzie. Kolejny powód to wspólna dieta. Wspólnie gotujemy, wspólnie przygotowujemy, rozdzielamy na posiłki. Oczywiście wspólnie planujemy cheat meal, który jest weekend, więc wspólnie możemy bardzo fajnie spędzać czas. Kolejnym z pozytywnych powodów na to, żeby mieć kobietę z siłowni, która razem z tobą chodzi na siłownię, są prezenty. Czy to święta, urodziny, imieniny. Zastanawiasz się, co kupić kobiecie. Co? Chodzi z tobą na siłownię. Mamy wiele suplementów, gadżetów. Możesz jej kupić odżywkę, możesz shaker świetny, ciuchy na siłownię. I to jest to. Nie musisz się zastanawiać. Zastanawiać na tym, co jej kupić. Kupisz jej leggingsy i będzie najszczęśliwsza na świecie. Kolejny powód to wasze social media wejdą na wyższy level, kiedy pojawi się coś wspólnego, na przykład wspólne podciąganie na drążku, a nie tylko kubek kawy z podpisem miłego dnia. Więc na pewno Instagram i Facebook ożyje. Następnym z powodów, że fajnie mieć kobietę z siłowni, no, jest jej sylwetka. Kobiety, które chodzą z tą, już pewien czas nawet, no, są zbudowane tak, jak powinny być zbudowane. Chodzisz z nią, więc ją kształtujesz praktycznie pod siebie. To, co ci się podoba, zwiększasz, to, co ci się nie podoba, zmniejszasz. I sylwetka jest wtedy idealna. Sam wiesz, jak to jest. A kolejny, już ostatni, ten szósty powód, to kto powiedział, że kardio musi być nudne, jeżeli wiesz, co ma na myśli. Dokładnie. Aha, i tu trzeba jeszcze dodać, że kardio to jest minimum 25 minut, nie? Żeby było wiadomo. A wiemy, po jakim czasie dopiero zaczyna się spalać, tak? Pamiętamy. Pamiętamy. Pamiętajcie, że teraz na YouTubie trzeba nacisnąć taki dzwoneczek, żeby przychodziły do Was powiadomienia. Jak nie naciśniecie tego dzwoneczka, nie będziecie wiedzieć, kiedy będzie następny nasz odcinek z cyklu Na kanapie z dzikiem, wielkim dzikiem. I pamiętamy o subskrypcji i oczywiście o lajkach. I oczywiście na sam koniec pamiętamy o tym, żeby uzupełniać białko. Tomek, trzymaj. Białko, które jest w formie kokosa. I lecimy. Białko jest naprawdę ważne. Wasze zdrowie.